Co na ten temat do powiedzenia ma strona druga? Zapraszam kolejną mówczynię, dr Joanna Heidman, Uniwersytet SWPS, po drugiej stronie, po stronie opozycji. Dzień dobry, witam panią. Dzień dobry wszystkim. Pełny szacunek dla strony za, dla strony przeciw. Dziękuję za zaproszenie do tej wyśmienitej, do tego wyśmienitego towarzystwa. Odnosząc się do jednej z tez, która mówi o tym, że proponentów, że równość no, prowadzi do pewnego nieszczęścia, widzę przykład z myszami. Tutaj będę taką przeciwtezę stawiać, czy też kontrargument o tym, że frustracja się może pojawić właśnie i brak satysfakcji związana z nierównością, a powołam się dość proste słowa tutaj, takie ilustrujące Bernarda Russella. Otóż Napoleon, jak pisze Russell, zazdrościł Cezarowi. Cezar zazdrościł Aleksandrowi, a Aleksander, przypuszczam, Heraklesowi, który nigdy nie istniał. Samo powodzenie nie uwolni cię od zazdrości, ponieważ zawsze znajdzie się w historii ktoś, kto miał jeszcze większe powodzenie od siebie. To tylko krótka ilustracja z takiego bardziej psychologicznego punktu widzenia, że to nieustanne porównywanie wiąże się też z pewnym nieszczęściem, nieustającego braku satysfakcji i takiego niedokończonego dobrostanu jednostki czy też całej grupy. Drugi taki argument mam tu jeszcze bodaj 5. Nierówność wiąże się często z tak zwaną mentalnością niedostatku, czyli postrzeganiem świata, czy życia, czy biznesu jako gry o sumie zerowej, czyli myśleniu o tym, że jest jakiś tort do podziału skończony, w którym jeśli ktoś weźmie większy kawałek, ja wezmę mniejszy. To z kolei może prowadzić do lęku właśnie o to, że jeżeli ktoś ma więcej, ja automatycznie właśnie w tej grze o sumie zerowej mam mniej. To z kolei dalej do braku współpracy i idącej za tym utraty różnych szans, takich twórczych, ale też i ekonomicznych. Może też prowadzić do determinizmu albo wyuczonej bezradności tych, którzy znaleźli się niżej, albo do braku zmian i wykluczenia, bo wyuczona bezradność oznaczałaby, że rezygnuje właśnie z dalszych działań, skoro ten gradient celu jest tak daleko, że zakładam, że nie mam na niego szans. Również pewnym zagrożeniem w nierównościach jest zjawisko dziedziczenia statusu, czyli system taki nierówności zostaje spetryfikowany, a to z kolei, czyli one się umacniają, powtarzają, odtwarzają, oznaczałoby to pewien brak zmian. Gerd Hofstede w swojej analizie kultur też podkreśla, że tak zwane takie kultury, tak zwanego dużego dystansu władzy, czyli właśnie tam, gdzie te nierówności są silne, różnorakie, prowadzą też, znaczy są, charakteryzują się silną centralizacją władzy, autokracją i przyzwolenie na nią, to na przykład w świetle no, dzisiejszej rzeczywistości, ale też i na przykład biznesu, gdzie mówimy o tym, że tak zwane folwarki są taką anachroniczną formą na przykład biznesu czy prowadzenia firmy versus współczesne na przykład tak zwane wykładnicze organizacje, z których te unicorny, o których była mowa, często właśnie powstają. I ostatni, odwołam się do bardzo ciekawego artykułu Jeremy'ego Heymansa, twórcy takiego ruchu, który działa w internecie i wywiera wpływ i na rządy ogólnoświatowe i na różne zjawiska w zakresie nierówności, czyli AVAS, który w tytule ma coś takiego jak nowe zjawisko nowej i starej władzy. Ta tak zwana stara władza właśnie w dużej mierze oparta jest na konsolidacji zasobów i silnej hierarchii i takiej uznaniowości, a nowa z kolei raczej opiera się na samoorganizacji, dogłębnej transparentności i współpracy otwartej na każdego. Ta z kolei, te formy tak zwanej nowej władzy,
umożliwiają większe korzystanie z różnorodności, z tego wszystkiego, co nazywamy ekonomią współdzielenia, tego wszystkiego, co na przykład zapewniają takie zjawiska jak open source, czy takie projekty, w których różnorodność i innowacyjność kwitnie właśnie ze względu na to, że jest to raczej struktura sieciowa, równościowa niż hierarchiczna i bardzo silnie zróżnicowana, no właśnie wedle nierówności. Dziękuję. Dziękujemy wszystkim partnerom tego cyklicznego wydarzenia. Partner strategiczny Bank BNP Paribas. Partnerzy wspierający Ikano Bank, ING, Orange oraz Santander. Partnerzy konferencji Fundacja Rozwoju Rynku Finansowego oraz Signal Iduna. Patroni medialni ekonomiaspołeczna.pl, kampaniespołeczne.pl, Liberté, odpowiedzialnybiznes.pl oraz Proto Public Relations. Inicjatywy i organizacje partnerskie Fundacja na rzecz standardów doradztwa finansowego Feel the Planet, Feel the People, FIZE, Fundacja imienia Lesława Pagi, Igrzyska Wolności, Liderzy Pro Bono, Open Eyes Economy Summit, Sieć Przedsiębiorczych Kobiet, Think Tank oraz Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.